Tak sobie siedzę przed tą tradycyjną łemkowską chatą. Coś sprawdzę, jak się mówi, tą chatą, nie tę chatą, tą chatą. I mnie wzięło trochę na wspominki. Poznałyśmy się z Pauliną jakiś rok temu, zaraz przed tym, jak zgapiła ode mnie pomysł na kanał. I od tamtej pory się bacznie obserwujemy. Z Pauliną znam się od 5 grudnia 2012 roku, od godziny 10:42. Ale nie mam aż tak dobrej pamięci. Po prostu wiem to z maila, którego dostałem właśnie wtedy. Pewnie będę nieostry, bo robię to na manualu. A może kliknę stopą? Czekajcie. Właśnie kliknąłem stopą, więc jeżeli się nie wyostrzę, to znaczy, że źle kliknąłem stopą. Paulina Mikuła to imienniczka mojej żony, także jeszcze przed poznaniem jej trochę się bałem, bo wiem, że Pauliny potrafią być trochę straszne. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy jakiś czas temu w Walencji. Więc zaraz opowiem o tobie. Nie będzie łatwo i przyjemnie. Ale jak już poznałem prywatnie, to się okazuje, że wcale mnie nie gryzła, wcale mnie nie opieprzała, że źle używam języka polskiego. Natomiast ja przypominam sobie, co łatwo i przyjemnie robiliśmy na sali tanecznej. No właśnie, zaraz będzie gadane. Bożeż ty, tak chciałem zacząć, ponieważ to była taka bardzo duża lekcja dla mnie, żebym wiedział, jak się pisze to, co mówię. Z Polą miałyśmy się okazję poznać kilka dobrych lat temu właśnie na nagraniach w Warszawie i od razu stwierdziłyśmy, że nadajemy na tych samych falach. To samo poczucie humoru, ten sam klimat. No i wydaje mi się, że Polna jest to dziewczyna do tańca i do różańca. Jeśli chodzi o Paulinę, to ona jest taką typowo kreskówkową postacią. W sensie zawsze jak ją widzę, jak z nią rozmawiam, jest taka nad wyraz ekspresyjna, wesoła, a nawet jeżeli nie jest wesoła, jest wkurwiona, przepraszam za brzydkie słowo, to też robi to w taki przerysowany sposób. Pierwszy raz poznałem Paulinę, to było czysto biznesowo. I sobie pomyślałem, spoko babka, taka równa babka. Taka, nie, że schowana, skryta, tylko taka wie, czego chce i idzie do celu, nie? Idzie prosto. Muszę powiedzieć, że jest to niezwykle sympatyczna osoba, ale to już pewnie wiecie. Ale przy okazji świetnie wykonuje swoją pracę. Niezależnie od tego, co to jest, to robi to dobrze. I jej kanał jest tego potwierdzeniem. Tam szczucie cycem trochę było na początku, ja myślałem, wybaczam, bo to dla tych pierwszych wyświetleń to tam pierwszy milion trzeba ukraść, ja też to mówiłem. Aż w końcu nastąpiła chwila, gdy przeszliśmy na ty. I wtedy od razu zaczęliśmy rozmawiać o tym, że faktycznie Paulina ma ogromny potencjał do tego, żeby mówić o tym, na czym zna się świetnie. Ja się bardzo cieszę, że powstał kanał Pauliny, bo wreszcie ktoś w Polsce uczy polskiego. Przecież tego jeszcze nie było. Dzięki Paulinie wszyscy mówimy lepiej. Kilkadziesiąt tysięcy osób słucha z zapartym tchem tego, o czym Paulina mówi. Muszę powiedzieć, że nieraz wchodziłem na jej kanał, żeby sobie coś tam podpatrzeć, posłuchać, czy na pewno dobrze mówię, komentując mecze. Ja nie powiem nic nowego. Sex appeal, inteligencja. Chciałbym mieć tę wiedzę na temat języka polskiego, co Paulina. Nie będę kłamał. Kiedyś byłem zakochany w Mikule. Regularnie sprawdzała wszystkie moje prezentacje i ja regularnie robiłem te same błędy w kolejnych edycjach tejże prezentacji. Do momentu pierwszego dyktanda, które kazała mi napisać i okazało się, że nie to ży, to jest to ży, które miało być. Mimo, że nie mamy zbyt częstego kontaktu, to gdybym do niej zadzwonił o każdej porze, to czuję, że byłaby mi w stanie pomóc, że chciałaby mi pomóc. Wtedy nasz związek się rozpadł. Kiedyś próbowałem sobie wykminić, jak ona wygląda, jak jest smutna. I prawdopodobnie, jak jest smutna, no też jest przerysowana w tym smutku, więc płacze, bo brzmi łzami, tak się mówi? W zasadzie mogę ci wtedy odpisać, a odpiszę, zrobię to teraz, bo wtedy tego nie zrobiłem. Paulina, porobiłaś masę błędów, więc nie. Poszło. W trzecim odcinku o pleonazmach powiedziałaś, że nie można spadać w dół, bo jak ktoś będzie spadał w górę, to zrobisz mu masło. No więc ja uważam, że można spadać w górę. Wisisz mi masło. Jak piszę do Pauliny, piszę, jest napisane. Nie, piszę do Pauliny, jakiegoś tam SMS-a, prawda, czy na Messengerze, to się boję, że popełnię błąd. Jakiś, nie wiem, ortograficzny, coś stylistyczny, więc tak przeżywam zawsze. Za co lubię Paulinę? Ile mam czasu na zastanowienie? To nie zabrzmiało dobrze. No, chyba za palec. Palec Pauliny mi wskazuje drogę w każdej życiowej sytuacji.
nauczycielka polskiego to kojarzy się z takim skostniałym, drewnianym pewnym stworzeniem, które nam przekazuje coś, co nas za bardzo nie interesuje. No i myślę, że Paulina trochę ten schemat przełamuje. I to dobrze, nie? Dzielić się wiedzą i to robić to tak, żeby ludzie chcieli oglądać. No kurde, jest coś lepszego? Jak jest, to dajcie znać. A oprócz tego, na przykład dowiedziałem się dzięki kanałowi, mówiąc inaczej, że można być bardzo piękną osobą wizualnie, a jednocześnie być super człowiekiem i bardzo mądrym człowiekiem do tego. Cudowna energia. Wyczuwam ludzi, w związku z tym wiem, że w najmniejszym stopniu nie gra. Poza tym zauważyłyśmy od razu jej niesamowite, uwierzcie nam, zdolności aktorskie. Paulina potrafi się przeobrazić w kogoś innego w kilka sekund. Ale wydaje mi się, że jeszcze się trochę boi YouTube, a właściwie komentarzy ludzi, którzy tam czyhają i czasami mogą zaatakować. A to jest jej druga cecha, o której może nie wiecie. Poczucie humoru. Ona jest po prostu taką jajcarą i taką mistrzynią ciętej riposty. Naprawdę nie jeden facet może pozazdrościć jej umiejętności w ogóle prowadzenia konwersacji i takich żartów, czasem takich grubych i konkretnych. Słuchajcie, mam dla Was bardzo ciekawą historię dotyczącą Paulinki. Otóż opowiedziałam ją kiedyś w samochodzie, kiedy jechaliśmy robić pewnego deala. Słuchajcie, w życiu człowieka jest tak, że w pewnym momencie traci dziewictwo. I jak się okazuje, Paulina też straciła dziewictwo i to w dosyć zaskakującym wieku. Zwykle to jest tak, że kiedy słyszy się, że ktoś stracił dziewictwo w zaskakującym wieku, to człowiek myśli, że jest to gdzieś w okolicy 13 roku życia. No to pomnóżcie to razy dwa. A tak naprawdę to Paulina jest dla mnie jak siostra. Trochę młodsza i dużo mniejsza, więc wiem, że mogę sobie z niej robić bekę. A beka? Było takie słowo w Twojej książce? Mam tu gdzieś książkę Pauliny. Nie. Stół mi podpiera. Droga Paulino Mikuło. Z okazji urodzin kanału Mówiąc Inaczej życzę Ci kolejnych sukcesów i ogromu satysfakcji z tego, co robisz. Oby nigdy nie opuszczał Cię Twój entuzjazm i urok. Tego życzę Ci ja, Adbuster. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy kanału, samych sukcesów, jeszcze większych niż do tej pory, a Ty się nie zmieniaj, bo jesteś dziewczyną do tańca i do różańca i myślę, że widzowie również o tym wiedzą. Chciałem życzyć wszystkiego magicznego, Paulina, Tobie z okazji urodzin kanału. Paulina, na trzecią urodziny Twojego kanału życzę Ci, abyś się rozwijała tak mocno, jak się da. Przypomniało mi się, jak 2 lata temu, kiedy zaczynałaś mieć Instagram, w nocy dałem cycki na swój Instagram, żeby przykuć uwagę widzów i napisałem: drodzy, Paulina dopiero zaczyna, nie ma weny, ma mało followersów, proszę wchodźcie na jej profil. I liczyłem, że tego nie zauważy, że ja rano wykasuję i nagle obudzisz się, zobaczysz, że masz 2 razy więcej followersów i rzeczywiście miałaś 2 razy więcej followersów, ale cycki zobaczyłaś. Paulina, wszystkiego najlepszego, trzymam mocno za Ciebie kciuki, do zobaczenia. A ja jako matka chrzestna jej brwi życzę podwójnie wszystkiego najlepszego, tak jak jedna brew i druga. Wszystkiego najlepszego. Paulina, z okazji 3 lat, trzeciolecia, trzech lat kanału. Paulina odwala świetną robotę i takich kanałów na polskim YouTubie brakuje. Za to chcę podziękować Paulinie, że w razie czego mam pod ręką na YouTubie szybki poradnik, jak używać języka polskiego. Korzystając z okazji, że jestem teraz w Walencji, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Paulino, i życzę Ci wszystkiego dobrego na swoim cudownym kanale, na który będę częściej zaglądać, bo potrzebuję małej chirurgii językowej. Paulino, nie zmieniaj się. Bądź dalej Agnieszką Dygant polskiego YouTuba. Będę nie ostry, to cię zniszczę. Życzę kolejnych 14 lat. 14 takich rocznic. O, tak to planowałem sobie, jak na kartce pisałem te życzenia. Więc Paulina, właściwie powiedziałbym, Paulino. Wołacz, prawda? Życzę Ci absolutnie wszystkiego, co najlepsze, dalszej regularności i tego, żeby ludzie śledzili to, co masz do powiedzenia. Ja Ci cały czas będę kibicował i trzymał za Ciebie kciuki, bo Ty, jak nikt inny, naprawdę nadajesz się, aby opowiadać o tej jakże ciekawej dziedzinie. I nie chciałbym Cię określać mianem bralczyka w spódnicy, dlatego że dla mnie jesteś dalece fajniejsza, użyjmy kolokwializmu, tak na koniec będzie tak wulgarnie trochę, niż jakikolwiek inny profesor. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.
Za to należy jej się co najmniej jedna subskrypcja. Jeśli nie subskrybowaliście, a oglądacie teraz ten film, to możecie się wstydzić, ale możecie to poprawić.